Elementy rzeczywiste posiadają parametry pasożytnicze. Przykładowo mamy tutaj cewkę, której indukcyjność wynosi 5 mH. Jednak cewka nawinięta jest drutem i jej rezystancja wynosi około 9 Ohmów. Występują także pojemności międzyzwojowe. Ważne, aby parametry pasożytnicze nie przeszkadzały w działaniu obwodu. Prosty tester elementów elektronicznych również pokaże nam te parametry pasożytnicze i wykrywa cewkę jako szeregowe połączenie rezystancji i indukcyjności. W rezystorze drutowym, poza rezystancją, można wykryć mierzalną indukcyjność. Rezystor z taką ścieżką oporową również dla wyższych częstotliwości będzie stanowił indukcyjność, ale oczywiście dla wyższych częstotliwości nie będziemy takich rezystorów stosować. Dla kondensatorów elektrolitycznych znana jest wewnętrzna szeregowa rezystancja ESR, która często podczas starzenia się kondensatora zwiększa się, powodując problemy z działaniem obwodów. Prosty tester elementów elektronicznych pokazywał czasami błędne wartości indukcyjności dla rezystorów drutowych.